Moja działalność jest możliwa dzięki moim patronom, takim jak na przykład Krzysiu Weiss. Bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że z poważnym problemem, że być może to tak działa nieświadomie i tak dalej, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jeżeli tą podstawą kulturową miałyby być te pojęcia i opowieści katolickie, to mimo wszystko wydaje mi się ważnym czynnikiem, który może spowodować klęskę tego projektu, jest to, że w takim razie to będzie w sposób nierozwiązywalny, tak czy owak, związany z instytucją Kościoła. To jest... Ponieważ, czy wyobrażasz sobie, że Kościół katolicki zrzeknie się poczucia bycia gospodarzem tego imaginarium? Nikt go się nie będzie o to pytał. A czy uważasz, że to jest realne, żeby rozplątać to imaginarium od Kościoła katolickiego do tego stopnia, żeby ta instytucja nie zniechęcała ludzi, żeby traktować te rzeczy poważnie? Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie i w sumie nawet być może powinniśmy o tym chwilkę pogadać, zanim przejdziemy rzeczywiście do tej dalszej części, bo chyba za długo spędziliśmy na powtarzaniu w kółko tego samego, że... Jestem pewien, że każda propozycja zrobienia tego w sposób świecki spotka się z silnym oporem z tamtej strony. Nie łudzę się ani odrobinę przez to. Natomiast uspokajając wszystkich tradycjonalistów, którzy już zakładają hełmy krzyżowców, prawda, żeby mi podjechać tam pod dom, ja nie robię tego wszystkiego, ponieważ chciałbym, aby Kościół stał się gdzieś tam mniejszą jakąś siłą kulturową w Polsce, czy gdzieś tam, tylko obserwuję, że tak się dzieje i zastanawiam się, co można zrobić w tym temacie. I wiesz co, czy polski episkopat obecny jest w stanie zgodzić się na nie chodzi o wyrwanie tej opowieści spod ich władzy, ponieważ no, oni nie mają monopolu na tę opowieść, mam wrażenie, do końca. Znaczy, wiesz co, to jest osobna, w sensie nawet nie chodzi o wyrwanie tej opowieści z ich władzy, tylko na fakt, że nie będą, w zasadzie nie są tego, przecież to nawet nie, że nie będą, nie są czynnikiem kulturotwórczym takim, jaki jest, był, takim jak był w przeszłości. Bardzo możliwe, że kompletnie się zaprą nogami i tego po prostu nie zaakceptują, ale to nie zmienia faktu, że to po prostu się dzieje. I pytanie, czy Kościół się zgodzi na oderwanie tego od... Wiesz, to nie chodzi o odrywanie tego od Kościoła, ponieważ ja nie chcę tego odrywać od Kościoła, to zawsze będzie w pewnej relacji do Kościoła, ale właśnie o to, żeby mogły się identyfikować z tą warstwą, z tymi opowieściami kulturotwórczymi ludzie, którzy nie chcą się identyfikować z instytucją Kościoła. I jeśli by się dało coś takiego, ja podkreślam to wszystko, moje to jest jedno wielkie jeśli. Jeżeli mówisz, że jest fiasko tego projektu, gdzieś tam rozbije się o coś, niewykluczone. Ja się absolutnie nie upieram, że to jest coś, co na pewno się uda i że to na pewno jest super pomysł. Natomiast zgłaszam wątpliwości. No to bardzo dobrze. Natomiast wiesz, pytanie, kto to będzie mediował? No to jest wbrew pozorom dla mnie największy problem tak naprawdę, Za chwilę, bo chciałem ten wątek Kościoła skończyć, bo jeżeli odwołujesz się do obserwacji i do konkretnych przykładów, no to weźmy na przykład tę etykę seksualną, nie? Dla ciebie, wydaje mi się, z tego co oglądam ciebie, to wydaje mi się, że kwestia może nawet nie samej seksualnej etyki, tylko po prostu sfery życia osobistego, związków, prawda, małżeństwa, dzieci, no to jest ważny priorytet, żeby dzielić się z ludźmi swoimi doświadczeniami i przemyśleniami, jak to jest ważne w życiu człowieka i żeby człowiek zwrócił uwagę, żeby sobie tego nie sknocić, bo to jest tak ważne w życiu, prawda? I mam pytanie do ciebie. Chyba się zgodzimy, że jednak taka wizja, że optymalną wersją życia osobistego dla człowieka jest trwały związek z jednym partnerem, otwarty na dzieci, wierny i tak dalej, nierozerwalny, że to jest powszechnie kojarzone na tej samej zasadzie co aborcja ze światopoglądem i z nauczaniem katolickim, prawda? I teraz pytanie do ciebie. Czy to, że to jest kojarzone z nauczaniem katolickim, to ci pomaga, czy to ci przeszkadza w tym, żeby przekonać ludzi, żeby traktować to poważnie? Oczywiście, że to przeszkadza, ponieważ tak jak sam zwracałeś uwagę, są ludzie, którzy będą robić to na złość własnej babci, która chodzi do kościoła, prawda, i tak dalej. Więc to się tylko moim zdaniem wpasowuje w to, co mówiłem wcześniej, że warto byłoby to... Może inaczej. Najfajniej to by było, gdyby
Kościół katolicki przestał mieć odrażający wizerunek, prawda? To tak by było najfajniej, no, prawda? Wszyscy by się ucieszyli. Wszyscy, chyba wbrew, nie wszyscy by się ucieszyli, bo niektórzy no, by, może. Nie wszyscy, ale myślę, że część by się ucieszyła. Ja pewnie, no tak by było, że tak powiem, optymalnie. Natomiast, tak by było, optymalnie, tak? I jeżeli by się dało tego typu wizję połączyć z jakąś, właśnie z czymś, co jest powszechnie uznawane za po prostu społecznie korzystne i odpowiedzialne podejście do życia, czy jakkolwiek to ujmiemy, prawda, i tak dalej. I dla jasności, bo zaraz będą ludzie, to nie znaczy, że to musi dotyczyć każdej osoby, bo od każdej normy są wyjątki i już nie wchodząc, że tak powiem, w szczegóły tego wszystkiego. Natomiast w sensie oczywiście, że to, jak obecnie wygląda instytucjonalna część Kościoła, jak wygląda obecnie system polityczny w Polsce, oczywiście, że jest dokładnie wprost przeciwne do tego, o czym ja mówię, i dlatego raz jeszcze podkreślam, to jest dzisiaj nierealizowalne. I tak, zgadzam się. Okej, przedostatni problem. A ja jeszcze, przepraszam, zanim przejdziemy, no. Kto miałby to realizować, tak? No może od tego zacznijmy, dobrze, niech będzie, bo to jest ostatni problem i najważniejszy, moim zdaniem. Ale ja się zgadzam, że to jest prawdopodobnie najważniejszy problem, ponieważ, że tak powiem, domyślną perspektywą jest to, no to niech to zrobi państwo, prawda? Mhm. No ale jak teraz zaczniemy wymieniać problemy z tym, że to robi państwo, no to robi się bardzo, bardzo długa lista, na którą na pewno nie mamy czasu, prawda? Zwłaszcza po historii XX wieku. No i w takim razie co innego? I ja nie mam tutaj szczególnie dobrej odpowiedzi, tak? Bo ponownie, może w jakimś idealnym świecie, prawda, może dałoby się robić to na zasadzie takiej, że Kościół prezentuje pewną treść kulturową i zachęca oczywiście do wzięcia jej śmiertelnie na poważnie i wdrożenia Ewangelii we własne życie, ale akceptuje, że część ludzi traktuje to tylko jako bardzo poważny mit. No to może fajnie by było, gdyby tak się dało zrobić, ale możliwe, że się tak nie da. Nie może, co? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego, no dlaczego nie można się otworzyć? Dlaczego zachęcając ludzi do przyjęcia tego śmiertelnie na poważnie, nie można jednocześnie wystawiać tego do przestrzeni publicznej? Wiesz co, bo to tak, to jest kolejna rzecz. Ja wiem, że ja operuję pewnymi pojęciami, które mogą być rozumiane przez niektóre osoby z jakimś ładunkiem emocjonalnym. To, że Ewangelia, prawda, Nowy Testament, Biblia, opowieści chrześcijańskie są mitem. Ja to mówię jako katolik. Ja nie mówię tego, żeby odebrać im powagi czy rzeczywistości w realiach historycznych czy cokolwiek takiego, ale pełnią funkcję mitu w naszej kulturze. To jest... Ja wiem, że ludzie niektórzy się burzą i tak dalej. I wiesz co, nie wiem, mówisz, że Kościół nie mógłby prezentować tego, w sensie przy jednoczesnym zachęcaniu do tego ze swojej strony? Nie wiem, czy by nie mógł. No nie wiem. To ciekawe, no bo to w takim razie zahaczmy ten przedostatni powód. On się wiąże z tym, że moim zdaniem, pisaliśmy o tym w mailach jeszcze przed poprzednimi naszymi rozmowami, moim zdaniem cel ewangelizacyjny i cel rozpowszechniania korzystnych społecznie mitów w dużej mierze się wykluczają, a przynajmniej tworzą pewien problem, o którym sam wspomniałeś. To znaczy, jak zareagują na to, co dzisiaj mówisz, osoby, jak to nazwałeś, celowo nastawione na katolicyzm. Tak? Zorientowane na cel. Katolicy zorientowali na cel, tak. Bo cel mam pewne podejrzenia, jak zareagują. Bo chyba się zgodzimy, że jednak celem katolicyzmu nie jest oferowanie społeczeństwom fantastycznych mitów założycielskich, żeby one dobrze funkcjonowały. To może być efekt uboczny, ale to nie jest cel katolicyzmu. Okay. I teraz, jeżeli, tak jak mnie się wydaje, zaraz o to cię zapytam, chciałem cię o to precyzyjnie zapytać, bo to jest ważne dla mojego argumentu, dlaczego to jest argument za niewiarygodnością twojej propozycji. Jeżeli ty mieszasz
te cele, czy zamieniasz te cele, czy zamieniasz priorytety tych celów, to moim zdaniem jest tym coś niezrozumiałego, co odbija się negatywnie na wiarygodności całej twojej propozycji. I chciałem cię precyzyjnie zapytać, pozwól mi proszę precyzyjnie cię zapytać, czego ja nie rozumiem jakby w twojej propozycji na tle twojej działalności. Bo katechizm ci mówi, Bóg stworzył nas, byśmy go poznawali, służyli mu, miłowali go i w ten sposób doszli do raju. Tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka. Dlatego wierzący czują się przynaglani przez miłość Chrystusa, by nieść światło Boga żywego tym, którzy go nie znają lub odrzucają. Ale ty w Q&A homoseksualizm, antyteiści i prawa człowieka mówisz tak. Czy ja bym chciał przeprowadzić rozmowę z Łukaszem Wybrańczykiem na temat istnienia Boga? Szczerze mówiąc, nie mam takiej wewnętrznej potrzeby. Wydaje mi się, że w naszym społeczeństwie są zagadnienia bardziej naglące niż to, co to znaczy, że Bóg istnieje i czy to w ogóle jest prawda. Sobór Watykański II pisze do ciebie. Ludzie świeccy, kimkolwiek są, powołani są do tego, aby ze wszystkich sił swoich przyczyniali się do wzrastania Kościoła. Na wszystkich świeckich spoczywa obowiązek przyczyniania się do tego, aby Boży plan zbawienia coraz bardziej rozszerzał się na wszystkich ludzi. Ale ty w filmie Niekończąca się opowieść z naciskiem mówisz tak. Mój kanał zdecydowanie nie polega na przekonywaniu ludzi do wiary w Boga. Absolutnie nie chcę, aby ktoś odebrał ten materiał albo inne moje odpowiedzi jako przekonywanie do religii. Nie próbuję tego robić. Z tego, co zauważyłem, nie tylko dla mnie, coś tu nie gra. Czy możesz... Okej, bardzo fajnie. Bardzo ciekawe, Karolu, perspektywa, bo chyba jeszcze nikt o to nie pytał. I wiesz co, to co zacytowałeś w tym momencie z tym wszystkim, ja się chyba pod tym nadal podpisuję, w sensie nie ująłbym tego w jakiś szczególnie inny sposób. I ja uważam, że jak najbardziej można, znaczy, może ktoś się nie zgodzi, zachęcać, wiesz co, nawet rzeczami takimi jak swoją postawą, zachęcanie ludzi do poszerzania Kościoła, czy zachęcanie ludzi do Ewangelii, czy niesienie tego światła, prawda, osobom niewierzącym i tak dalej, może odbywać się na bardzo wielu różnych płaszczyznach. I przecież no chyba nikt nam nie powie, że od katolika się wymaga, żeby w każdej aspekcie swojego funkcjonowania w społeczeństwie przypominał ludziom wszystkim, że proszę się tutaj zapisać, bo jak nie, to będzie bardzo źle. Ponieważ... W takim aspekcie, jak tak bardzo rozpoznawalna obecność w internecie, to chyba jest trochę dziwne, że nie tylko o tym nie wspominasz, ale odżegnujesz się od tego. Ale zwróćmy, Karolu, uwagę, że ja w żaden sposób nie ukrywam tego, że jestem katolikiem. Jeżeli ktoś mnie tylko pyta, dlaczego jestem katolikiem, to z radością opowiadam, dlaczego moim zdaniem to jest wartościowe w życiu człowieka. Natomiast jednocześnie zauważam, wiesz co, ja bym ponownie, w idealnym świecie, ja bym bardzo fajnie chciał, żeby była możliwość jakiejś ponownej reewangelizacji na przykład naszego kochanego kraju, bo zawężmy się na razie tutaj, tak? Ale ja w tym momencie bardziej bym chciał, żebyśmy się nie zaczęli zabijać na ulicach w ciągu najbliższych 15 lat. Jak się uda nam nie zabijać na ulicach w ciągu najbliższych 15 lat, to możemy mówić o jakichś kolejnych, że tak powiem... W sensie nie bardzo wiem, co jest niezrozumiałe w stwierdzeniu, że są bardziej naglące rzeczy. Więc to jest tak troszkę jak w dialogu z islamem. Nie? Dialogu z islamem, wiem, że to jest dialog z islamem, to jest słowo klucz, po którym się wyciągają kopie, prawda, rycerskie niektórym ludziom. Ale najpierw może spróbujmy się nie mordować, a potem możemy zacząć się przekonywać do tego, kto ma rację. Bo ja wiem, że jedno z drugim bardzo często wymiennie następuje, prawda, w historii, w tym, ale nie widzę problemu w zauważeniu, że są rzeczy bardziej pilne niż ewangelizacja, zwracając uwagę nawet, że przecież przyjmując perspektywę katolicką, najpierw mieliśmy kilka tysięcy lat Starego Testamentu i wbijania do głowy ludziom pewnych podstawowych podstaw, żeby można było zacząć naród wybrany ewangelizować. I jeżeli mówimy o... Nie sądzę, aby to było w jakikolwiek sposób sprzeczne z podejściem katolickim, zwłaszcza, że ponownie, ja w żaden sposób tego nie ukrywam, ja też o tym mówię, natomiast to nie jest w żaden sposób główny cel mojej działalności, przynajmniej nie w żaden... No.
być może teoretycznie nie jest, ale w praktyce taki efekt może być. Ja może po prostu przytoczę ten komentarz, od którego się wzięło pojęcie świecki katolicyzm, który ukazuje chyba jednak pewien problem z konkretnymi rozwiązaniami, które ty stosujesz, które nie prowadzą do tego, że ludzie bardziej na poważnie traktują katolicyzm, tylko właśnie mniej poważnie. Ten komentarz, który znakomicie moim zdaniem trafnie coś zauważa, brzmi tak. Rzecz, która rzuca mi się w oczy, to pewnego rodzaju świecki katolicyzm, użytkownik Conquer pisze. To pewnego rodzaju świecki katolicyzm, który prezentuje Szymon. To naprawdę zabawne, jak współcześni apologeci religijni są niemal zmuszeni używać argumentów rozumowych i przez to nieopatrznie dochodzą do takich samych wniosków jak ateiści, że religia nie jest objawiona i obiektywna, tylko potrzebna. Po prostu człowiek jako istota o danej samoświadomości i możliwości abstrakcyjnego myślenia musi wypełnić pewne luki w rzeczywistości, których nie rozumie, i w te miejsce wchodzi magia. Każdy argument za powszechnością religii i jej praktycznych plusach w życiu jest tak naprawdę niedźwiedzią przysługą wyrządzoną tym organizacjom, bo odciągają je od statusu instytucji obiektywnych, niezmiennych i objawionych, a zamiast tego uzmysławiają, że one są po prostu narzędziem społecznym i żadnej magii tutaj nie ma. Czy nie obawiasz się, że ta strategia, którą przyjąłeś, na masową skalę utwierdza przynajmniej ten argument antyreligijny, że jak najbardziej wszystko wskazuje na to, że religię można spokojnie sprowadzić do tej funkcji, a nie ma za tym żadnej obiektywnej rzeczywistości, relacji z Bogiem czy czegoś podobnego? Uważam, że to, że religia jest narzędziem społecznym, a chyba nikt się nie kłóci, że nie jest, oczywiście, że religia jest narzędziem społecznym, nie wiem, w jaki sposób miałoby się to wykluczać z tym, że również jest pewnym zjawiskiem objawionym. Wykluczać wręcz, nie? Wręcz przeciwnie, być może, jeśli tak się złożyło, że narracje religijne napisane przez jakichś gości 2000 lat temu w Palestynie okazują się być bardziej niż skuteczne w wyjaśnianiu świata ludziom na całym świecie kilka tysięcy lat i kilkaset tysięcy kilometrów w każdą stronę, wręcz przeciwnie, moim zdaniem może by sugerować, że może jest w tym coś więcej niż losowe przemyślenia jakichś tamtych ludków. I ja, w sensie, wiesz co, rozumiem ten argument, że ktoś mógłby tak pomyśleć, ale, wiesz co, z obserwacji tego, jak ludzie reagują na to, co... na to. W sensie jest to, może tak, jeszcze nigdy nie spotkałem się z podejściem, wow, fajnie to wszystko wyjaśniłeś, teraz jestem już utwierdzony, że Boga nie ma, czy coś takiego, prawda? I wiesz co, bo zwróciłeś uwagę, bo przeszliśmy dalej, a nie odpowiedzieliśmy na to, co było wcześniej, na temat hierarchii celów katolicyzmu, tak, prawda, i tak dalej. I wiesz co? A twoich celów. Tak, katolicyzmu, a moich celów. To znaczy, wiesz co? Rzeczy takie jak doprowadzanie ludzi do szanowania sprawiedliwości, prawdy i tak dalej, co nie? Przecież to są katolickie cele. Przecież te cele mieszczą się w ramach promowania prawdy przez wielkie P katolickie. A jednocześnie przecież są to cele, na które wiele ludzi niewierzących się jak najbardziej zgodzi. Prawda? Więc jest przecież tak naprawdę, myślę, że nie wcale takie małe zahaczenie tych celów jednych i drugich. I wiesz, to, że ja uważam, że ta prawda i sprawiedliwość są odbiciem jakiejś metafizycznej rzeczywistości głębszej, a ktoś uważa, że to jest, nie wiem, przydatne społecznie, prawda, coś tamtego, no to już, że tak powiem, możemy sobie potem o tym porozmawiać, ale najpierw się na to zgódźmy, że te rzeczy są ważne. Bo jak się nie zgodzimy, to będziemy się po prostu tłuc i kłócić i nie ma możliwości o jakiejkolwiek przybliżaniu kogokolwiek do czegokolwiek, prawda? Mhm. Natomiast jeszcze kończąc o tej hierarchii i tak dalej, bo mówisz, że rozpowszechnianie Ewangelii, powiedziałeś, popraw mnie, jeśli się mylę, kłóci się z traktowaniem tego jako kulturotwórczych fantazji, tak? Czy o ile... Może się kłócić. Aha. W ten sposób, że nie zależy ci na przekazaniu wiernie treści Ewangelii, ponieważ to się może komuś nie spodobać, a spreparowaniu takiej wersji Ewangelii, ażeby podobało się jak najszerszej liczbie ludzi, ponieważ jej sukces
społeczny tego przedsięwzięcia zależy od ilości ludzi, które ją przyjmą. Znaczy, mówisz teraz o mnie czy o Kościele? W sensie... Nie, no mówię o dylemacie, przed którym stoi czy Kościół, czy katolik próbujący to robić. Nie? Jeżeli, wiesz co, to jest wielkie pytanie moim zdaniem cywilizacyjne tak naprawdę. Tak. Czy, zupełnie serio, tak. Zupełnie serio, czy tak. Kościół katolicki, tworząc naszą cywilizację chrześcijańską, nie... poświęcił zbyt wiele z tego pierwotnego przesłania. I to jest pytanie moim zdaniem otwarte. Tak które naprawdę. Które tyczy się również ciebie. Czy ty nie poświęcasz za dużo z tego przesłania? Jakby żeby było jasne. Mnie to wszystko jedno. Co, jak ty są... W temacie, w którym rozmawiamy, rodzi to we mnie wątpliwość, dlaczego ktokolwiek miałby to traktować na poważnie, skoro ty sam dajesz sygnały o tym, że nie traktujesz tego na poważnie, tylko instrumentalnie do jakichś innych celów, według własnych jakichś domysłów czy projektów.